Każdy rok jest poświęcony czemu innemu, innemu tematowi. W tym roku mówimy dużo o cierpliwości, okazujmy cierpliwość. No, żyjemy w czasach, kiedy tej cierpliwości szczególnie nam potrzeba. Czasy są szybkie, nerwowe, a tutaj się uczymy na podstawie Biblii, jak okazywać sobie nawzajem tą cierpliwość w rodzinach, a także innym ludziom. Taka służba na ulicy czy przy wózkach, które mamy w każdym mieście właściwie, możemy dotrzeć do dużej liczby ludzi. Bardzo nam na tym zależy, żeby każdego pokrzepić, żeby każdy mógł się o tym dowiedzieć. I reakcje są bardzo różne, od wrogich po bardzo przyjazne. Staramy się do każdego cierpliwie podchodzić. Zawsze szanujemy oczywiście zdanie każdego, czy ktoś chce rozmawiać, czy jest zainteresowany Biblią, czy nie jest. Szanujemy oczywiście zdanie każdego człowieka, ale cierpliwość zawsze się przydaje. Tak. Osoba, która oddaje się Jehowie Bogu, najpierw to czyni w modlitwie, bo chrzest nie jest oddaniem się Bogu, chrzest jest tylko symbolem tego oddania. Czyli w momencie, kiedy osoba się ochrzci, to tak jakby wszystkim wokół powiedziała: od dzisiaj jestem świadkiem Jehowy, od dzisiaj jestem waszym bratem czy waszą siostrą. Około 30. Na dzisiaj tyle osób się zgłosiło do chrztu. Kiedyś, jak jeszcze nie mogliśmy korzystać z takich obiektów jak ten, komfortowych i wygodnych, to bardzo często chrzest odbywał się na przykład nad brzegiem jakichś zbiorników wodnych, rzek, tam gdzie były dogodne warunki. No też w lecie aura też sprzyjała bardzo często. Chodziło o to, żeby było to na tyle głębokie, żeby można dokonać całkowitego zanurzenia kandydata do chrztu. Na tym polega ten chrzest właśnie taki, który opisuje Pismo Święte, że następuje całkowite zanurzenie kandydata do chrztu i no i później wynurzenie jako już nowego człowieka. Trochę się bałam, był straszny stres, naprawdę super przeżycie. Cieszę się strasznie, po prostu uczucie po tym to jest takie niezastąpione. Na pewno będę bardziej gorliwie służyć Jehowie i to jest pewne. Wiem, że bardzo mnie kocha i że poczekał na mnie i ma tą cierpliwość, żeby każdy po prostu mógł wziąć ten chrzest. Odczucia po dzisiejszym dniu całym, też w sumie dopiero jego połowie i po chrzcie są naprawdę wspaniałe. Jest to dla osoby takiej jak ja, która już od dłuższego czasu ma kontakt ze świadkami Jehowy i otaczam się w tym otoczeniu, to jest to bardzo wyjątkowa i szczęśliwa chwila przede wszystkim.